Witam serdecznie Filipa Jarotę, aktualnego mistrza Polski. Filip Jarota, muszę skorzystać ze ściągi. Filip Jarota aktualnie numer 53 w Polsce. Najwyższy ranking numer 1 w PSA 246 obecnie. Najwyższy ranking w PSA 161. Wywodzi się z klubu Squash Zone z Leszczyna. Wychowanek Marcina Szopy. Obecnie pod skrzydłami Hadriana Stifa, Johna Weltona. Dobrze mówię, Filip? Tak jest, zgadza się. Na DMP będziesz grał dla 11 punktu, Darek Filipowski. No i teraz, Filip, jak ci się gra przede wszystkim w tym turnieju? Trafiłeś do finału, będziesz grał w finał z Kubą. Jak do tej pory idzie ci ten turniej? Przede wszystkim witam na początku. No, jak na ten moment dosyć dobrze idzie, jakby... Udało się dojść do finału bez straty seta, co było trochę jakby golem na ten turniej. No, formy na korcie myślę, że nie prezentuję najlepsze, jaką mógłbym zaprezentować, ale no, czasami jest jak jest i trzeba umieć grać w każdych warunkach, a nie tylko grać i wygrywać, jak wszystko idzie po myśli. No, ja myślę, że ja komentowałem kilka twoich spotkań dzisiaj i powiedziałem, że się niesamowicie poruszasz. Że niesamowitą robotę zrobiłeś, jeżeli chodzi o poruszanie po korcie. Wspomniałeś o tym, że masz jak gdyby swoją kontuzję za sobą, albo po części za sobą. I widać ten twój progres, Filip, więc gratulacje, że nie straciłeś żadnego seta. Powiedz mi, jak tam przewidujesz ten mecz z Pytlowanem? Masz jakąś taktykę na Kubę? Taktykę mam, założenie raczej takie samo jak zazwyczaj, gdy gram z Kubą. Ale oczywiście wiele się może zdarzyć na korcie i trzeba się trochę dostosowywać do warunków takie, jakie są i do tego, co się dzieje i to nie jest wszystkie takie zero-jedynkowe, więc tak naprawdę to, co się będzie działo na meczu scharakteryzuje to, jak będę grał. Bardzo fajnie, że pojawiasz się w Polsce, że grasz tutaj na turnieje, bo na co dzień studiujesz na UWI, zresztą to jest Team UWI Bristol Squash. Filip, powiedz coś na ten temat, ile już jesteś lat tam, powiedz na ten temat. Jak to wygląda w ogóle z perspektywy twojej tam, bo my widzimy to inaczej? Generalnie to jest już mój ostatni trzeci rok, jeśli chodzi o studia licencjackie, także został mi ostatni semestr na studiach licencjackich, także spędziłem już tam 2,5 roku. Z perspektywy czasu decyzja jednych z najlepszych, jaką podjąłem w swoim życiu. Przede wszystkim możliwości, jakie mi to dało na przyszłość, na pewno język, no i do tego dochodzi cały czas kontynuowanie squasha i rozwijania się squaszowo. Przypomnij, Filip, co studiujesz? Ja studiuję Business and Management, pełne studia, 3 lata. Co po tym licencjacie? Na ten moment najprawdopodobniej zostanę jeszcze na UWI. I zrobię studia magisterskie na kierunku Finance and Investment i teraz nie jestem jeszcze pewny, czy będę je robił tylko przez rok, czy być może rozłożę je na 2 lata i zostanę jeszcze 2 lata w Bristolu, ale to zależy od okoliczności, jakie będą we wrześniu. Powiedz mi, życie twoje. Twoje życie się zmieniło na pewno dosyć mocno, jak wyjechałeś. To była bardzo dobra decyzja. Ja trzymałem kciuki od samego początku. Pamiętam, kiedy ty się zastanawiałeś, gdzie wyjechać na ten uniwersytet. Świetnie, że tam jesteś. Powiedz mi, jak to się zmieniło? Jak się zmieniło powoli? Tak jakby krótko być, chronologicznie, od momentu wyprowadzki do teraz? Myślę, że przede wszystkim dojrzałem jako osoba, bo nie ukrywam, że na początku jak wyjechałem, byłem trochę przerażony tym wszystkim. Tęskniłem dużo za domem, nie ukrywam, było to ciężkie. Byłem przez dużo czasu byłem dosyć samotny ze względu na warunki covidowe, jakie tam panowały. Na starcie 2 tygodnie kwarantanny, nie było zajęć takich na uczelni, tylko było online, więc to naprawdę był dosyć ciężki czas. Ale sporo przez to się dowiedziałem i nauczyłem o sobie i z perspektywy czasu to są to najcenniejsze lekcje, jakie mogłem dostać w życiu i cieszę się, że trochę wrzuciłem się na głęboką wodę, jak na moje warunki i to, skąd się wywodzę i skąd pochodzę. I to jakim jesteś człowiekiem, bo jesteś skromnym człowiekiem, ale gentlemanem, jesteś hard workerem dla mnie, ja mówię teraz o tym, co ja widzę, co ja myślę, bardzo ambitnym, jesteś dumą polskiego squasha, Filip. Naprawdę, także to jest, ja jak słyszę o tobie i widzę ciebie, serce mi się raduje. Możesz powiedzieć, czego się dowiedziałeś o sobie podczas tego COVID-u albo podczas tych ciężkich chwil w Wielkiej Brytanii?
Przede wszystkim, że jestem osobą jakby, nie ukrywam, bardziej taką mądrzejszą, trochę oczekiwaną, niż mi się wydawało, że jestem. Jestem bardzo zainteresowany światem, rozwijaniem się, poznawaniem nowych nauk, poznawaniem nowych teorii. I zacząłem, no nie ukrywam, że zacząłem się zmieniać w trochę taką dorosłą osobę i to jak patrzę na to z perspektywy właśnie swojego dzieciństwa i to jak byłem uczniem w szkołach i jak się zachowywałem w szkole, no to jest to trochę niesamowita przemiana i to jest myślę na mnie najcenniejsze i najciekawsze. Świetnie Filip, fajnie, że to mówisz. Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli Filipa Jaroty, którzy mieli do czynienia z nim. Wyrósł na naprawdę porządnego mężczyznę. Dorosłego. Filip. Dobrze, co się działo dalej? Bo jak gdyby chronologicznie chcieliśmy przejść. Ten COVID, co później było dalej? Tak, przede wszystkim zmiana trochę warunków do trenowania, no bo jednak szok, jeśli chodzi o to, z jakimi zawodnikami nagle zacząłem grać, też jakich zawodników poznałem i tak dalej. Opowiadaj. No, bracia El Shorbagi, to był duży przeskok, Joel King, Józef Soliman, Ain Yao, no masę zawodników stopowej dwudziestki. W Bristolu też często odwiedzali nas inni zawodnicy jak Joel Makin, Sarah Jane Perry. I jakby te treningi zaczęły być trochę bardziej intensywne. Zacząłem też konsekwentnie pracować pod okiem trenera od przygotowania motorycznego, gdzie mieliśmy dostęp do siłowni tylko dla sportowców uniwersytetu. Wymień go. Adam Lancaster, także pozdrawiam serdecznie, on się opiekuje tutaj moją stroną fitnessową. W ostatnim czasie to jest więcej rehabilitacji i walki o zdrowe ciało, ale no jest jak jest. I to była największa przemiana. Pamiętam swoje pierwsze treningi z graczami, nie wiem, z pierwszej 150, 160 i później czasami... Z Jamesem Pitchem między innymi pewnie? Też, tak, zgadza się. Czy James Pitch jeszcze studiuje dalej na UI? Nie, skończył studia, ale gra tam teraz full time i normalnie bazuje w Bristolu. Okay. Także te studie, ci zawodnicy, no często było tak, że na pierwszym treningu przychodziłem, graliśmy, zaczynaliśmy sobie grę na cały kort, się to kończyło przegraną 11-0, 11-1 i z czasem w przeciągu pół roku zaczęło się zdarzać, że z zawodnikami 150 byłem w stanie wygrywać powoli na treningach i to było super. No i zaczęły się też od drugiego roku turnieje PSA, zacząłem trochę jeździć, później niestety przytrafiła się mi kontuzja na drugim, w połowie drugiego roku. No i teraz zaczynam wracać, wróciłem już tak naprawdę po kontuzji, jeśli chodzi o rywalizowanie, jeżdżę i latam na tyle, ile mogę, gram na tyle, ile mogę, trenuję na tyle, ile mogę. Ale no też powoli zdaję sobie sprawę, że jestem coraz starszy, niedługo skończę studia i trzeba też decydować, co dalej robić w życiu, bo to nie jest niestety takie proste. Filip, zanim zadam pytanie, co będziesz chciał robić w życiu, chcę ci tylko powiedzieć, co mówi o tobie Hadrian Steve. Rozmawiałem z nim niedawno, jak był w Polsce. Mówi o tobie, już nie wiem, czy cię powtarzałem, czy nie, ale chcę ci to powiedzieć, że jesteś bardzo ambitny, że przychodzisz na treningi dużo wcześniej. Jak zostajesz, robisz solo, robisz rozciąganie, jesteś naprawdę ambitnym, on powiedział, że naprawdę jesteś takim role model tam, jeżeli chodzi o treningi, o to jaki masz, jaką dyscyplinę. Z czego to wynika? To wynika z twojego charakteru? Kto cię tak wychował, powiedz? Nie, myślę, że to dyscyplina to jest kwestia tego, jak wychowali mnie rodzice i za to im bardzo dziękuję, że zawsze jakby pilnowali mnie i kazali mi po prostu, no, nie mogłem tylko, że tak powiem, odpuszczać sobie na przykład szkoły dla sportu, tylko zawsze była tam nauka, zawsze było trzymanie dyscypliny, zawsze były też zajęcia dodatkowe, dbali o mój język angielski, co się okazało później strzałem w dziesiątkę i jest to jedna właśnie z najlepszych rzeczy, którą teraz mam. I myślę, że to wynika przede wszystkim z ich wychowania i też ze środowiska, w jakim się otaczałem. Ja myślę, że ci, którzy oglądają Filipa, juniorzy szczególnie, zobaczcie, język wyjechał, ma naprawdę wyszedł z mocnej strefy komfortu i zobaczcie, co się dzieje tutaj z tym teraz dżentelmenem. Jest szczęśliwy, Filip, wyglądasz bardzo świeżo, wyglądasz bardzo szczęśliwy, wyglądasz bardzo pewnie. Widać po twoim poruszaniu, widać po twoim, jak patrzysz. Jesteś zdrowy, jesteś silny. Powiedz mi jakiś przekaz twój dla graczy, dla juniorów, dla trenerów, dla rodziców. Ja oczywiście bardzo dziękuję rodzicom Filipa Jaroty. To jest naprawdę, ja znam osobiście.
Niesamowita robota. Bardzo dziękujemy, że wyprodukowaliście taki piękny egzemplarz. Filip, coś od Ciebie. Przede wszystkim zachęcam bardzo do juniorów, żeby jednak starać się i myśleć i pilnować szkoły i rozwijać się na tyle, ile to jest możliwe i żeby nie odpuszczać szkoły ze względu na to, że myślimy sobie, że gramy w squasha i że wszystko będzie fajne. Oczywiście trzeba się rozwijać, trzeba ciężko trenować, ale naprawdę gdybym teraz mógł znowu cofnąć się do innych czasów, to bym wszystko inaczej rozplanował, bym bardziej zadbał o swoje oceny w szkole, bo po prostu dałyby mi to jeszcze większe perspektywy i jeszcze lepsze uczelnie do wyboru, gdybym miał taką szansę. Więc zachęcam wszystkich młodych, żeby grać, rozwijać się, do tego szlifować swój język i myślę, że najlepszą perspektywą jest to, żeby próbować się dostawać na zagraniczne uczelnie. Powiedział ambitny, bardzo ambitny Filip Jarota, który jest na uczelni UWI. Ja myślę, że to jest bardzo wysoko. Filip, bardzo Ci dziękuję za wywiad. No i życzę Ci wszystkiego najlepszego w finale i nie tylko. Ja chciałbym jeszcze coś dodać od siebie. Że przepraszam czasami za swoje zachowanie na korcie, bo jestem fighterem i czasami robię się dosyć nerwowy, dosyć poważny, ale jest to spowodowane tym, że nie ukrywam, że dosyć ciężko mi się tu gra i jednak jak długo mogę, to będę chciał po prostu zwyciężać, bo jednak naprawdę to jest ciężko odnieść taką porażkę, jak się od jakiegoś czasu zwycięża na środowisku, akurat w naszym przypadku to jest Polska i przepraszam, że czasami jestem taki nerwowy, ale to nie ma nic związanego z arogancją czy z jakimś podwyższonym ego. Po prostu to jest czysta walka i zawsze byłem fighterem i dalej taki jestem. Filip, nie masz za co przepraszać, zachowujesz się bardzo dobrze na korcie. Życzę Ci powodzenia jeszcze raz. Bardzo dziękuję za kilka słów. Ja również dziękuję bardzo.